Bienvenue à Varsovie, la Varsovie de Frédéric Chopin, Chopin la ville de son enfance. Bienvenidos a Varsovia, a la Varsovia de Federico Chopin, la ciudad de su bienvenido a Varsovia, la Varsovia de Frédéric Chopin, la ville de son enfance. A la Varsovia de Federico Chopin. Witamy w Warszawie, w mieście młodości Fryderyka Chopina. Fryderyk Chopin przyszedł na świat 1 marca 1810 roku w Żelazowej Woli, wsi położonej 50 km od Warszawy, jako jedyny syn państwa Chopinów. Jego ojciec, Mikołaj, był Francuzem, który przyjechał do Polski jako nastolatek i brał udział w insurekcji kościuszkowskiej. Potem został guwernerem, czyli domowym nauczycielem dzieci w ziemiańskich dworach. W Żelazowej Woli poznał Justynę Skrzyżanowskich, którą poślubił w 1806 roku. Fryderyk miał starszą siostrę Ludwikę oraz dwie młodsze, Izabelę i Emilię. Kiedy Fryderyk miał 7 miesięcy, rodzina przeprowadziła się do Warszawy. Fryderyk spędził tu pierwszą połowę swojego życia. Najbliżsi nazywali go wtedy Fryckiem. Pierwsze mieszkanie rodziny Chopinów w Warszawie znajdowało się w nieistniejącym już Pałacu Saskim. Mieściło się tam Liceum Warszawskie, w którym Mikołaj Chopin otrzymał posadę wykładowcy języka francuskiego. Pałac Saski w swojej historii pełnił wiele funkcji. W XX wieku w niepodległej Polsce był siedzibą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Tam w biurze szyfrów po raz pierwszy złamano kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Po upadku Powstania Warszawskiego w 1944 roku pałac podzielił los wielu innych warszawskich zabytków. Został przez Niemców wysadzony w powietrze. Pozostał po nim tylko ten fragment kolumnady, mieszczący grób nieznanego żołnierza. Od końca XVIII wieku ogród Saski był publicznym parkiem miejskim. Zanim udostępniono go warszawskim spacerowiczom, zastrzeżony był dla wytwornego dworskiego i arystokratycznego towarzystwa. Wiemy, że jako małe dziecko Fryderyk często bawił się z rodziną w tym parku. Drugie mieszkanie rodziny Chopinów znajdowało się w prawym skrzydle Pałacu Kazimierzowskiego. Od 1816 roku mieścił się tu Uniwersytet Warszawski. W rok później przeniesiono tu Liceum Warszawskie wraz z mieszkaniami profesorów. Kiedy Chopinowie zamieszkali w tym miejscu, Fryderyk miał 7 lat. Jego rodzice prowadzili w swym mieszkaniu pensjonat dla chłopców z rodzin ziemiańskich, którzy pochodzili spoza Warszawy i kształcili się w liceum. Szybko zyskał tu nowych kolegów. Lubili Frycka, a on mimo wątłego zdrowia często był duszą towarzystwa. Grał na fortepianie i rysował karykatury. Był również świetnym aktorem. Na przykład rozbawiał kolegów naśladowaniem szkolnego rektora.
W liceum Frycek znalazł swoich dwóch największych przyjaciół, Tytusa Wojciechowskiego i Jana Białobłockiego. Niestety, Janek jako nastolatek zmarł na gruźlicę, a Tytusa po wyjeździe z kraju Frycek już nigdy nie zobaczył. Cała rodzina Chopinów była muzykalna. Ojciec grał na flecie i skrzypcach, matka śpiewała, a Ludwika grała na fortepianie. To właśnie ona odkryła muzyczne zdolności brata. Namówiła rodziców do zatrudnienia nauczyciela fortepianu dla 6-letniego Frycka. Pierwszym nauczycielem chłopca został Wojciech Żywny, Czech z pochodzenia. Żywny był postacią ekscentryczną, ubraną staromodnie w XVIII-wiecznej peruce z wiecznie przekrzywionym krawatem. Uwielbiał tabakę, którą często zażywał i zamaszyście kichał. Rodzice kolegów Fryderyka zapewne chcieli odwdzięczyć się państwu Chopinom za dobrą opiekę nad ich dziećmi, więc na czas wakacji zapraszali Frycka do swoich wiejskich majątków, by chłopiec mógł podreperować tam swoje wątłe zdrowie. Okazało się, że te wyjazdy stały się przełomem w jego twórczości. Młody Chopin nasłuchał się tam muzyki ludowej, a inspirację nią słychać najbardziej w jego mazurkach. Pobierając lekcję u Żywnego, Chopin skomponował swoje pierwsze utwory – polonezy, marsze i wariacje. Niestety, większość z nich zaginęła. W wieku 12 lat Fryderyk miał zaszczyt rozpocząć prywatne lekcje kompozycji u samego rektora Konserwatorium Warszawskiego, Józefa Elsnera. Elsner był znanym kompozytorem oraz dyrygentem. Najważniejsza polska uczelnia muzyczna mieści się w Warszawie. Jest to Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Ostatnie mieszkanie Chopinów w Warszawie znajdowało się w Pałacu Czapskich, zwanym też Pałacem Krasińskich. Pałac ten istnieje do dziś. Naprzeciwko bramy Uniwersytetu Warszawskiego, na krakowskim przedmieściu pod numerem 5. Obecnie znajduje się tu Akademia Sztuk Pięknych. Tutaj, na drugim piętrze południowej oficyny, znajdowało się mieszkanie Chopinów. Tu mógł w spokoju komponować i w chwilach zamyślenia obserwować Warszawę. Tutaj powstały jego pierwsze dojrzałe kompozycje, między innymi koncerty e-moll i f-moll. Było to miejsce wspólnego muzykowania z przyjaciółmi. Fryderyk prezentował tu swoje nowe utwory. A jednak ta przeprowadzka nie była szczęśliwym wydarzeniem w życiu rodziny Chopinów. Była związana z wielką żałobą po śmierci najmłodszej siostry Fryderyka, Emilki, która umarła na gruźlicę. Fryderyk był bardzo związany z Emilią. Spędzali razem dużo czasu. Bawili się, stworzyli własne towarzystwo literackie, wystawiali sztuki teatralne. Oboje byli bardzo słabego zdrowia. W kościele sióstr wizytek
Co niedzielę odbywała się msza szkolna dla uczniów Liceum Warszawskiego. Fryderykowi powierzono zadanie grania na organach do tych nabożeństw. Było to dla niego zaszczytem i dużą przyjemnością. Podobnie do dziś zachowały się dwa lub trzy autentyczne głosy organowe z tamtych czasów. Jedno jest pewne. Kościół ten, jako jeden z niewielu zabytków w Warszawie, który przetrwał II wojnę światową, pamięta brzmienie gry Fryderyka. Podobno Fryderyk tak bardzo zapomniał się kiedyś w swych improwizacjach na organach, że wysłano na górę zakrystiana, aby uciszyć młodego wirtuoza, żeby ksiądz mógł dalej prowadzić mszę. W 1815 roku, zgodnie z postanowieniami Kongresu Wiedeńskiego, powstało autonomiczne państwo polskie, nazwane Królestwem Polskim. Pozostawało ono w unii personalnej z Rosją, więc każdy car na mocy wiążącej go konstytucji zostawał królem Polski. Car nie mógł przebywać na co dzień w Warszawie, więc miał tu swoich przedstawicieli. A Pałac Radziwiłłowski stał się ich siedzibą. Dziś jest rezydencją prezydenta Polski, dlatego nazywany jest Pałacem Prezydenckim. Ośmioletni Frycek dał w nim swój pierwszy publiczny koncert, zorganizowany przez Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Podobno krytycy muzyczni byli bardzo sceptycznie nastawieni. Przyszli przekonani, że będą się nudzić przy grze jakiegoś małego chłopca. Jednak po koncercie Mikołaj Chopin odbierał liczne gratulacje od wielu ważnych osobistości życia kulturalnego Warszawy. Frycek stał się sensacją towarzyską miasta. Kiedy wieczorem wrócił do domu do chorej mamy, która pytała go o wrażenia z koncertu, chcąc sprawić jej przyjemność, powiedział, że najbardziej podobał się wszystkim jego angielski kołnierzyk, który mama uszyła mu specjalnie na tę okazję. W XIX wieku w pobliżu ruchliwego Placu Zamkowego znajdowała się ulica Marienstadt, przy której mieściły się zabudowania klasztoru Bernardynek. Dziś nie ma już po nich śladu. Między 1819 a 1831 rokiem były one siedzibą Konserwatorium Muzycznego. Fryderyk Chopin nie był zbyt pilnym uczniem w okresie licealnym, ale jego stosunek do nauki bardzo się zmienił, kiedy rozpoczął studia w związanej z Uniwersytetem Szkole Głównej Muzyki. Jej rektor, Józef Elsner, miał bardzo indywidualne podejście do swojego ucznia. Na początku traktował jego talent z rezerwą. Próbował nakłonić Fryderyka do napisania opery, która byłaby najlepszym sprawdzianem zdolności kompozytorskich. Fryderyk nie dał się na to namówić. W końcu Elsner pozwolił Chopinowi pozostać przy jego ulubionym instrumencie – fortepianie. Po 3 latach ocenił nadzwyczajny talent Fryderyka słowami: Fryderyk Chopin – szczególna zdatność, geniusz muzyczny. W czasie studiów
Fryderyk nie poświęcał się jednak wyłącznie nauce. W warszawskim konserwatorium poznał studentkę śpiewu, Konstancję Gładkowską. Długi czas nie przyznawał się jawnie do uczuć wobec niej, ale wielokrotnie pisał o tym w listach do przyjaciół. Miłość do Konstancji była inspiracją i natchnieniem koncertu F-moll. Chopin dedykował jej drugą część tego utworu, Larghetto. Podobno w ogrodzie saskim miało miejsce ostatnie spotkanie zakochanych. Konstancja i Fryderyk wymienili się pierścionkami i obiecali sobie, że będą utrzymywać kontakt. Jednak młodzieńcza miłość nie przetrwała próby czasu i odległości. W rok i 3 miesiące później Konstancja wyszła za mąż za bogatego ziemianina, ale przez lata chowała listy i portret Fryderyka. Spaliła je tuż przed śmiercią. W czasach Chopina ulica Miodowa była centrum warszawskiego życia towarzyskiego. Atmosfera kawiarenek tamtych czasów była przesiąknięta emocjami, które rodziły się pod wpływem ówczesnych wydarzeń politycznych. Nie uszło to uwadze carskich szpicli, którzy o wszystkim, co tam słyszeli i widzieli, donosili carskiemu bratu, wielkiemu księciu Konstantemu. Fryderyk też często bywał gościem w tych lokalach. Obecnie istniejąca na Miodowej kawiarnia Honoratka przywołuje ich tradycje i dziś. Ucztując z kolegami w tych kawiarniach, nastoletni Fryderyk nie spodziewał się, że za parę lat wybuchnie w Warszawie powstanie listopadowe. O jego upadku dowiedział się w Stuttgarcie i zdruzgotany wpisał wtedy do pamiętnika słowa pełne żalu do Boga, który dopuścił do cierpienia Polaków. Pod wpływem tych uczuć skomponował wówczas bardzo znaną etiudę rewolucyjną. Spodziewał się jednak, jaki los spotka Warszawę w XX wieku. W czasie II wojny światowej miasto zostało niemal zrównane z ziemią. W czasach Chopina na Placu Krasińskich, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się pomnik Powstania Warszawskiego, znajdował się gmach Teatru Narodowego, w którym Chopin dał 3 ostatnie występy w stolicy. Zagrał na nich swoje 2 koncerty i tak pisał o części środkowej koncertu E-moll w liście do przyjaciela. Powinno czynić wrażenie miłego spojrzenia w miejsce, gdzie stawa 1000 lubych przypomnień na myśli.
Ciekawe jest to, że w całym swoim życiu Fryderyk zagrał tylko 30 publicznych koncertów. Twierdził, że zupełnie się do tego nie nadawał. Parę miesięcy później 20-letni polski geniusz wyjechał z kraju, zaledwie 4 tygodnie przed wybuchem powstania listopadowego. Rodzina i przyjaciele pożegnali Fryderyka na tak zwanej Bibie, gdzie radość mieszała się ze smutkiem z powodu rozstania. Na rogu ulic Koziej i krakowskiego przedmieścia znajduje się Pałac Weslów, w którym mieścił się w czasach Chopina urząd pocztowy. Z tego miejsca podróżni wyruszali za granicę. O świcie 2 listopada 1830 roku Fryderyk Chopin wsiadł tu do dyliżansu i wyjechał z Warszawy na zawsze. Nie wiedział wówczas, że nigdy już nie zobaczy swojej ojczyzny. Oprócz kubka wypełnionego ziemią, Fryderyk wiózł ze sobą jeszcze jedną cenną pamiątkę po swoim warszawskim życiu. Był to sztambuch z wpisami od przyjaciół. Na jego pierwszej stronie znajdowała się akwarela z widokiem kolumny Zygmunta. Jesienią 1831 roku Fryderyk dotarł do Paryża, kulturalnej stolicy Europy. Pół roku później w sali Pleyela zaprezentował się elicie paryskiego środowiska artystycznego. Osiągnął sukces i od razu zyskał wysoką pozycję w świecie muzycznym. Na obczyźnie skomponował swoje najwybitniejsze dzieła. Fryderyk Chopin zmarł na gruźlicę 17 października 1849 roku, mając zaledwie 39 lat. Został pochowany na cmentarzu Père Lachaise w Paryżu. Cyprian Kamil Norwid, który odwiedził Chopina przed śmiercią, pisał wtedy do Polski. Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel. Fryderyk Chopin zszedł z tego świata.
Fryderykowi nigdy nie udało się powrócić do kraju za życia. Jednak po jego śmierci najstarsza siostra Chopina, Ludwika, wypełniła ostatnią wolę brata i przywiozła jego serce do Warszawy. Było to trudne i niebezpieczne zadanie. Serce Chopina, schowane w drewnianej szkatułce, Ludwika przemyciła przez granicę pod swoją krynolinową spódnicą. Pragnęła umieścić ten najcenniejszy skarb po wielkim polskim artyście w kościele ich rodzinnej parafii. Do dziś w jednym z filarów kościoła Świętego Krzyża w Warszawie spoczywa serce Fryderyka Chopina. Miejsce to wskazuje tablica ze słowami Ewangelii Świętego Mateusza: gdzie skarb Twój, tam i serce Twoje. Twórczość Chopina była w Polsce zakazana. Okupanci niemieccy po zdobyciu Warszawy wysadzili secesyjny pomnik Chopina w powietrze. Został on jednak odbudowany i do dziś dnia przyciąga miłośników muzyki Chopina z całego świata. Fryderyk Chopin nadal żyje w sercu Warszawy.